czy ktoś chciałby, by dzieci uczyły dorosłych? To nie problem wymyślony przez dziadersów. Tu Beatlesi i Stonesi, tu hipiści, wolne związki, a obok mamy Marksów i Engelsów. Bardzo wielu intelektualistów, nie tyle wykształconych i myślących, ile popularnych, oskarża Kościół o terror umysłowy i moralny. Ateiści są więc ludźmi wierzącymi, z tym, że wierzą oni w nieistnienie Boga. Zwolennicy liberalnej demokracji dowodzą, że religia to niezgoda. Kto będzie kochał dzieci w laboratorium wyprodukowane? Religię próbuje się już niwelować poprzez ateizmu lansowanie. Popularne ideologie to socjalizm, liberalizm, gender i feminizm. Młodzież stała się żywiołem niszczycielskim, a wszystko przez marksizm i leninizm. Esencją kryzysu stało się kłamstwo, rozdział państwa od kościoła mamy dzięki chrześcijaństwu. Po co taka unia, czy ma Niemcom tylko służyć? Dziś za obelżywy się uznaje słowo Murzyny. Jan Paweł II pokazał, czym się różni nacjonalizm od patriotyzmu. Punkowe teksty były pełne pesymizmu, a często także wulgaryzmów. Niemiecka prasa mylnie zarzuca faszyzm polskim patriotom. Tych osobników nie brakuje i dziś wiedzcie, kto jest pożytecznym idiotą. Feministki twierdzą, że kobiety są grupą historycznie upośledzoną. PRL jeszcze nie znał internetu z jego mocą propagandową. Podczas skrajnie lewicujących neomarksistowskich manifestacji rzucane są brzydkie hasła pod adresem ludzi o poglądach chrześcijańskich. Postawa pro-choice oznaczała przyzwolenie na zabijanie nienarodzonych. Papież Pius nie myślał, że Europę złączą na bazie ideologii lewicowych. Tu ksiądz biskup Wojtyła po meczu piłki nożnej odpoczywa. Papież z Polski szybko stawał się autorytetem dla wszystkich narodów. Żąda się, by bez szczególnych przywilejów traktować kapłanów. Lewica popiera związki homoseksualne, ale także imigrację muzułmanów. Brak miłości rodzicielskiej przyczyną wynaturze nieludzkiej natury. Media społecznościowe mają możliwość stosowania cenzury. Oczywiście niepodważalną wartością jest wolność słowa. Racjonaliści uwierzą we wszystko, ale nie w dobrego Boga. Postęp medyczny i ideologia gender prowadzą do rozpadu rodziny. Erotyczne pojękiwania do dziecięcych uszu trafiły. Choć maluch był za mały na rodziny, pomysłowość Polaków nie zna granic. Gdyby nie zasady i wartości chrześcijańskie, co by się działo z nami?